Dzień dobry Panie Burmistrzu, witam serdecznie w programie samorządowym. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Burmistrzu, pozwoli Pan, że wrócimy jeszcze do spotkania, które miało miejsce w Krążpanie w ubiegły czwartek, w ubiegłym tygodniu ze szczecineckimi przedsiębiorcami. Myślę, że to było bardzo ciekawe i udane spotkanie. Ja muszę powiedzieć, że kiedy zaczęliśmy z Krążpanem organizować to spotkanie, miałem pewne wątpliwości, czy będzie odpowiedni odzew. Był znaczna ilość przedsiębiorców, była zainteresowana spotkaniem z firmami, które działają w klastrze meblowym i myślę, że obie strony były zdziwione, że tak powiem, jak duże jest pole do jakichś kontaktów i mnie osobiście najbardziej zdziwiło to, że zarówno Krążpan, jak i te firmy meblowe, które się sytuują w klastrze meblowym, no nie bardzo sobie zdawały sprawę z tego, jaki potencjał ma Szczecinek, jeżeli chodzi o małych przede wszystkim przedsiębiorców, którzy są zainteresowani kooperowaniem z dużymi firmami. Także zgłosili się zarówno ludzie zajmujący się, powiedzmy, logistyką, transportem, jak również z branży IT, osoby, które zajmują się sprzedażą i przygotowaniem software'ów, ale również tacy, którzy sprzedają komputery, którzy zakładają kamery przemysłowe. No, bardzo różnoraki, że tak powiem, szeroki wachlarz różnych ofert. Były oczywiście osoby, które prowadzą mniejsze lub większe firmy meblarskie, stolarskie, robią różnego rodzaju asortyment metalowy, mogą wykonywać różnego rodzaju jakby półprodukt do produkcji mebli. Były chyba dwie firmy, które zajmują się wentylacją, jakimiś specjalistycznymi sprzętem, na przykład zapobiegającym pożarom przy iskrzeniu. Tego było naprawdę dużo i widziałem, że sobie tutaj przedstawiciele zarówno Twilum, jak i tej drugiej firmy niemieckiej, która tam jest, ale również polscy przedsiębiorcy zapisywali sobie te kontakty i potem, jak się już skończyło, to jakby wzajemne przedstawianie, bo wpierw przedsiębiorcy powiedzieli, czego oczekują, a potem, w fabryki mebli i Krążpan. Natomiast później ci przedsiębiorcy, którzy przyszli na spotkanie, mówili o sobie, przedstawiali się i mówili, czym dysponują, jakim sprzętem, jak mogą się, że tak powiem, przestawić na ewentualną produkcję, którą byłyby zainteresowane firmy meblarskie czy Krążpan. I tutaj potem, że tak powiem, była taka część już spotkania kuluarowego i bardzo dużo osób jakieś kontakty nawiązało. Co z tego będzie, nie wiem, ale jestem przekonany, że przynajmniej kilka takich kontraktów, jakie kiedyś zawarł na przykład Opak z firmą Twilum na przygotowywanie opakowań do właściwie całego asortymentu produkowanego przez Twilum, że tego typu kontrakty jakieś tam zostaną podpisane i że dzięki temu nasi tutaj mali przedsiębiorcy będą mogli zatrudnić więcej osób, mieć większą pewność jutra, mieć jakiś tam portfel zamówień na parę lat. To jest naprawdę mega ważne i okazuje się, że to, że nie było takich kontaktów, nie było spowodowane niechęcią zakładów meblarskich, które są w strefie, tylko po prostu brakiem wiedzy. Także ja mogę tylko powiedzieć, że z jednej strony się cieszę, z drugiej strony jestem zły, że dopiero tak późno do tego spotkania żeśmy doprowadzili. Można pewno to było zrobić rok, półtora temu, byłby już dzisiaj część naszych małych przedsiębiorców pracowała na rzecz zakładów meblarskich. Panie Burmistrzu, w sobotę uroczyste otwarcie sezonu Wynacjon na Trzesiecku. Atrakcji będzie moc w tym roku. Możemy się też w przyszłości spodziewać innych atrakcji. Sezon został otwarty 29 kwietnia. Tym razem ten uroczyste tutaj podniesienie bandery było organizowane przez starostę i przez Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior i tutaj pana dyrektora Wąsa.
No to oczywiście jest naturalne, ponieważ ten teren należy do starostwa. Tym razem Szlot nie występował w roli gospodarza, dlatego że wyniósł się z tego terenu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Szlot ma teraz, że tak powiem, użyczony lokal na terenie Osiru i tam w zmniejszonej, że tak powiem, obsadzie, bo i na Szlot są mniejsze składki, pracuje. Szefem Szlotu jest pan Mariusz Getka i myślę, że bardzo naprawdę energicznie odbudowuje, że tak powiem, trochę ten Szlot, który no, przez ostatnie 2 lata nie do końca byliśmy zadowoleni z tego, co robił. To jest rozpoczęcie. No i teraz na tym rozpoczęciu żeśmy mówili oczywiście pewne truizmy, jak co roku, tak, że jak ważne jest jezioro. Ale ja chcę powtórzyć to, co powiedziałem na otwarciu, że my co roku staramy się coś jeszcze dodawać do tej infrastruktury, która jest dookoła jeziora, dlatego że cały czas traktujemy jezioro jako jeden z najważniejszych tutaj elementów szczecineckich, takiej układanki turystycznej i rekreacyjnej z kolei dla mieszkańców Szczecinka. I po raz pierwszy mogliśmy tutaj otwierać sezon właśnie w Centrum Edukacji Ekologicznej Rewitalizacji Jezior. Przybył nam bardzo piękny obiekt, który myślę, że będzie również, jak już zostanie do końca wyposażony, nie tylko będzie służył turystom i mieszkańcom Szczecinka i szkołom, ale również będzie służył naukowcom, którzy już we wrześniu chyba tego roku spotkają się w Centrum Rewitalizacji Jezior, żeby rozmawiać na temat różnych metod przywracania do życia jezior i wód płynących w Polsce. My oczywiście też jesteśmy tym bardzo zainteresowani, bo musimy, że tak powiem, podsumować to, cośmy zrobili na Jeziorze Trzesiecko przez ostatnie lata i spytać się naukowców, jak można modyfikować tutaj rewitalizację naszego jeziora. Także to jest na pewno wspaniały obiekt, ale ja przypomniałem, że po drugiej stronie tego obiektu, tutaj do przodu od, że tak powiem, od strony popołudniowej, południowego skrzydła zamku, powstaje już pomost piętrowy, który niewątpliwie będzie bardzo wielką atrakcją również dla mieszkańców Szczecinka i dla turystów. Ale przede wszystkim dla mieszkańców Szczecinka, bo to, co robimy ciągle, że tak powiem, żądają ode mnie między innymi radni opozycyjni, żeby powiedzieć, no, ilu turystów z tego powodu, że tak powiem, przybyło. To naprawdę nie jest ważne, ilu turystów przybyło, aczkolwiek przybywa z roku na rok i to wiedzą najlepiej hotelarze, ale dla mnie jest to ważne, żeby ci, którzy tutaj postanowili mieszkać w Szczecinku albo mieszkają od wojny, tak, żeby mieli po prostu no, miłe miejsce do życia. I dzięki temu, ponieważ jednym z elementów takiego właśnie jakości życia jest rekreacja, jest ważne, żebyśmy po wyjściu z domu mieli gdzie się przejść, mieli gdzie pojeździć rowerem, mieli gdzie pójść na lody i na kawę i na dobre jedzenie do jakiejś restauracji, żeby można było wieczorem pójść do pubu. Być może jeszcze doczekamy się, żeby można będzie gdzieś pójść potańczyć. To wszystko, że tak powiem, jest dosyć istotne, tak? Właśnie dla takiej jakości życia i ta jakość życia, myślę, w Szczecinku dzięki temu, że inwestujemy w jezioro, jest coraz większa. Powstają, tak jak Pan powiedział, różne atrakcje. No, myślimy ciepło o tym, żeby zrobić taką zjeżdżalnię do jeziora, która mogłaby być naprawdę mega atrakcją. Ja mam wątpliwości, tak? No, to nie znaczy, że temat jest przekreślony. Sam pomysł jest rewelacyjnie fajny. To jest jeden z elementów takich sportów ekstremalnych. Niemniej fakt, że z tej zjeżdżalni wpada się do wody, która nie jest przejrzysta, z dosyć dużej wysokości, no zawsze coś się może stać, tak? Dla mnie, dopóki nie będę miał pewności, że jesteśmy w stanie człowieka, który, nie wiem, walnął gdzieś tam o tą wodę i na przykład na chwilę stracił przytomność, natychmiast wyciągnąć, tak? No to jest... To ja na pewno tego popierać nie będę. Musimy ten temat rozwiązać. Jeżeli uda się go, że tak powiem, rozwiązać, to na pewno taki obiekt powstanie. Koncepcja jest robiona, co z tego będzie, zobaczymy. A może nam Pan Burmistrz zdradzić,
W którym miejscu? Myśl Arcybiskupa? Znaczy, cały pomysł i realizacja prawdopodobnie by należała do szczecineckiej lokalnej organizacji turystycznej. To właśnie Mariusz Getka spotykał się z projektantami, którzy robią na całym świecie praktycznie tego typu zjeżdżalnie. No w Polsce jeszcze takiej dużej zjeżdżalni nie ma, więc bylibyśmy pierwsi. I wiem, że wskazywano parę lokalizacji. Z całą pewnością to powinno być gdzieś przy plaży, dlatego że to będzie wymagało, jeżeli powstanie, będzie wymagało no, pewnej obsady ratowników, tak, nadzoru ścisłego i robienie tego w kolejnym gdzieś punkcie, miejscu, nie wiem, na przykład przy wieży Bismarcka, tak by spowodowało, że koszt eksploatacji tego byłby bardzo wysoki. Czyli Mysia Wyspa czy plaża wojskowa? Na której z plaż, a plaży mamy trzy, tak? Naprawdę nie chcę w tej chwili przesądzać, bo w ogóle dzielimy skóry na niedźwiedziu. Ja bym dzisiaj, gdybym miał oceniać procentowo, jaka jest szansa tego, że to w ogóle powstanie, to bym powiedział, że tak 50%. Rozumiem. Panie burmistrzu, od kilku dni mieszkańcy Szczecinka mogą podziwiać Plac Wolności już w tej takiej pełnej krasie, oświetlony ratusz, piękne fontanny podświetlone. Jak ocenia Pan ten projekt? No, znaczy, ja projekt oceniam dobrze, tylko to, co mieszkańcy w tej chwili mogą, jak Pan powiedział, podziwiać w pełnej krasie, no to jest właśnie pewne nieporozumienie, bo to nie jest Plac Wolności w pełnej krasie. On będzie taki w momencie, kiedy tutaj zostanie do końca uruchomione, zostaną fontanny i kiedy przyjadą wreszcie tak zwane meble. A meble to jest nic innego jak ławki. Ludzie narzekają, zaczepiają mnie na ulicy. Ostatnio pani jakaś bardzo sympatyczną taką rozmowę ze mną przeprowadziła. Ja mówię, wie pan, tak mi się podoba ten Plac Wolności, ale no naprawdę tu jest tak mało ławek. No proszę panią i pani, jeszcze raz mówię i wszystkim tym, którzy są zaniepokojeni, ławki będą, będzie ich sporo, będą ławki różnego rodzaju, będą takie skrzynkowe, bardzo ładne ławki, podświetlane od spodu, to będzie jeszcze kolejny element, że tak powiem, takiej gry światła tutaj na Placu Wolności. Oczywiście będzie to atrakcyjne tylko po zmroku, ale też będą ławki z oparciami wysokimi, niższymi, także również dla osób starszych, które bardzo narzekały, że w projekcie nie ma ławek z oparciami. Tych mebli będzie tutaj sporo. To, że jest cały czas zagrodzone są fontanny, to nie wynika z tego, że my chcemy, boimy się, że nie wiem, dzieci będą podchodziły do fontanny i coś zepsują, bo oczywiście tak to nie będzie wyglądało cały czas. Ale to jest właśnie związane z tymi ławkami, żeby odgrodzić te fontanny, musimy dookoła postawić ławki. Dlaczego? Dlatego, że fontanny są te płyty kamienne, w których są otwory i stamtąd wytryska woda, one pod spodem, pod tymi płytami jest basen zrobiony, tak? Czyli jest wylany beton, tam jest woda i ta woda krąży w systemie zamkniętym, tak? To, co wypada przez te fontanny, z powrotem wraca pod spód, że tak powiem, jest przez pompy, które przez cały system uzdatniania wody, pompy, całą tą mechanikę tam różnego rodzaju są złoża piasku, które przez które to przechodzi, wszystko to jest w piwnicach ratusza. Czyli to jest dosyć taki skomplikowany układ. Żeby mogło być pod kamieniami, mógł być ten basen, no to te kamienie są oparte na takich stojakach. Te stojaki teoretycznie mogą wytrzymać dosyć dużą, że tak powiem, obciążenie, ale gdyby jakiś no, pacan tutaj wjechał tak nam po odgrodzeniu na ten teren fontan, które na przykład są, no, dopóki one tryskają, to jest wszystko ok, tak? Ale ludzie się przez lata przyzwyczaili, że przejeżdżają przez ten Plac Wolności. Myśmy teraz nie wydajemy właściwie żadnych pozwoleń na wjazd na Plac Wolności, ale jeżeli fontanny z jakiegoś powodu przestają tryskać, tak? One są wtedy w poziomie posadzki i ktoś samochodem ciężarowym wjedzie, to jest prawdopodobieństwo, że po prostu wpadnie razem z tym samochodem do tam pod spód. Nie dość, że spowoduje olbrzymie straty finansowe, to sobie jeszcze krzywdę zrobi. W związku z tym staramy się na zimne dmuchać i dopóki ławki nie zagrodzą tego, że nikomu nie przyjdzie do głowy przejechać tam samochodem,
to będzie to zagrodzone. W związku z tym jest pytanie, kiedy będzie rozgrodzone. Mam nadzieję, że 10 maja to jest taki właśnie termin, kiedy już po pierwsze będą, no może 10 maja to nie, 10 maja to będą fontanny w pełnym już zakresie, dlatego że brakuje najbardziej atrakcyjnej części fontanny, bo te fontanny jeszcze taki będzie, taki ona się nazywa jumping coś tam. Jest taka, to będą takie balaski, że tak powiem, z wody, które będą się unosiły do góry. No, taki strumień, który będzie przepływał w postaci takiego półkola. To będą dwie, jedna w jedną stronę, druga w drugą, będzie można pod tym przejść. To jest specjalne dysze są, te dysze miały być kupione w Grecji, one w końcu zostały kupione w Niemczech. Karmel wykonawca jeszcze nie przygotował tych dysz do zamontowania. Według ustaleń ma to być koło 10 maja, czyli 10 maja za tydzień powinniśmy mieć już w pełnej krasie, że tak powiem, fontanny. Natomiast na wykonanie mebli czeka się, czyli tych różnych ławek, czeka się od 6 do 8 tygodni, one były zamówione miesiąc temu. Myślę, że do końca maja najpóźniej będzie wszystko stało na Placu Wolności i wtedy będzie Pan mógł powiedzieć z czystym sumieniem, że mamy już w pełnej krasie Plac Wolności. Wymieniliśmy drzewa, mamy platany kuliste większe, zostały posadzone platany i te rośliny płużące dookoła tych platanów. Będzie coraz bardziej zielono. Mam nadzieję, że liście puszczą i będzie naprawdę nasz Plac Wolności wyglądał pięknie, będą nam ludzie zazdrościli. A już teraz przychodzą tutaj wieczorem, robią zdjęcia, dlatego że oświetlone są fontanny, oświetlony jest ratusz, kolory się zmieniają i to wygląda naprawdę bajkowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest rozruch. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl